Dzień dobry, szanowni dyrektorzy szkół i przedszkoli, drodzy nauczyciele, kochani uczniowie. W końcu nadszedł czas podsumowania 7. edycji plebiscytu Pociąg do kultury z roku szkolnego 2019-2020. Podsumowanie nieco zaległe, bo już przed wakacjami powinno być zrealizowane. Natomiast, jak widać, pandemia krzyżuje nam wszystkim szyki. Mieliśmy nadzieję, że uda nam się jednak jesienią z Wami spotkać w naszej galerii, na takiej tradycyjnej gali, wręczyć Wam dyplomy i nagrody. No ale niestety, dlatego dzisiaj w takiej formie, w formie online, kilka słów od nas i długo wyczekiwane wyniki. No, poprzedni rok szkolny był pełen zawirowań dla wszystkich, pełen trudności, ograniczeń i niestety nie mogliście korzystać z naszych działań edukacyjnych tak jak wcześniej. Natomiast do marca wiele z Was mocno się zaangażowało i było nam miło Was gościć w naszych galeriach. Dlatego nie przedłużając, już zobaczcie, jak 7. edycja zaznaczyła się w liczbach. W roku szkolnym 2019-2020 w plebiscycie wzięły udział 33 szkoły i przedszkola ze Słupska i Ustki, a także Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Nasze galerie odwiedziliście nas w liczbie 1204 osób. Zebraliście łącznie 1315 punktów. A w ramach plebiscytu 7. edycji odbyło się 39 lekcji o sztuce i zabaw artystycznych dla przedszkoli, 12 wizyt na wystawach w galeriach, 22 warsztaty artystyczne, takie jak podwórko sztuki, warsztaty rodzinne, warsztaty w ramach ferii zimowych oraz warsztaty z rezydentami. Odbyło się ponadto 12 historycznych czwartków. Poprzednia edycja to także dwie cudowne, wyjątkowe wystawy edukacyjne. Pierwszą z nich była wystawa dzieci uczestnicząca w regularnych warsztatach podwórku sztuki w Galerii Kameralnej. Wystawa ta odbyła się w Baszcie Czarownic. Drugą była wystawa Światłem Pisane. To wystawa, która podsumowała roczny projekt, który nawiązywał do historii regionu i szlachetnych technik fotografii. Były też działania online. Obecnie również zachęcamy Was do uczestnictwa w takiej formie edukacyjnej. Zapraszamy do obserwowania naszych propozycji na naszym Facebooku. Czas, by ogłosić wyniki i wyłonić maszynistów kultury. Mam przy sobie statuetkę, która w ubiegłych latach była Wam przekazywana. Obecnie ta statuetka zmieniła swój wygląd, więc mamy nowe propozycje dla nowych maszynistów kultury. Mam przed sobą również protokół, który teraz Wam odczytam. Zgodnie z podsumowaniem punktacji 7. edycji plebiscytu Pociąg do kultury, statuetki maszynisty kultury otrzymują w kategorii pierwszej przedszkola z ilością 31 punktów. Zwycięzcą jest anglojęzyczne przedszkole prywatne Zielona Dolina. Gratulujemy! Wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje także niepubliczne przedszkole na Wydmie w Ustce, które otrzymało zaledwie jeden punkt mniej, czyli punktów 30. W drugiej kategorii szkoły podstawowe z ilością 211 punktów zyskuje Szkoła Podstawowa nr 6 imienia Ludwika Waryńskiego w Słupsku. SP6 ze Słupska już po raz trzeci zyskuje zwycięstwo. Także oznacza to, że
Teraz przekazana statuetka powędruje do szkoły już na stałe. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje także Szkoła Podstawowa nr 2 imienia komandora Bolesława Romanowskiego w Pustce z uzyskaną ilością 165 punktów za równie wysoką aktywność w lekcjach o sztuce dotyczących wystaw w CAD Pustka. W kategorii trzeciej szkoły ponadpodstawowe uczelnie i uniwersytety trzeciego wieku z ilością, uwaga, aż 265 punktów. Zwycięzcą zostaje Ustecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Żyj kolorowo. Serdecznie gratulujemy. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymuje także pierwsze liceum ogólnokształcące ze Słupska z ilością 60 punktów za aktywność na wystawach. I teraz uwaga, ważna informacja dla Was. Placówki, które już trzykrotnie zyskały zwycięstwo w swojej kategorii. Tak jak wcześniej wspomniałam, Szkoła Podstawowa nr 6 po 7 edycji, ale także Przedszkole Miejskie nr 15, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 imienia Noblistów Polskich w Słupsku oraz Zespół Szkół Technicznych w Słupsku. Te placówki otrzymują na stałe statuetki maszynisty kultury. Poza głównymi nagrodami oczywiście chcemy wyróżnić poszczególnych uczniów, którzy mocno zaangażowali się w nasze działania, przychodzili, uczęszczali w zajęciach, w pracowniach, w różnych warsztatach cyklicznych. Także w tym roku szczególnie chcemy wyróżnić następujące osoby. Zwycięzcą i wyróżnionym jeszcze raz serdeczne gratulacje. Niebawem skontaktujemy się z Wami, by móc osobiście przekazać statuetki, dyplomy i nagrody. I tu ważna informacja. Serdeczne podziękowania kierujemy również do tych, którzy ufundowali w tym roku te nagrody. Było to miasto Ustka, miasto Słupsk, wodociągi Słupsk, a także firma Engie ze Słupska. Dziękujemy! Mam nadzieję, że niebawem wróci wszystko do normy i z Wami będziemy mogli się spotkać w naszych galeriach na wystawach i podczas działań edukacyjnych. Także do zobaczenia!